Teraz pani doktor, byśmy poprosili o przybliżenie ostatniej publikacji swojej, ostatniej książki, którą będzie oczywiście można będzie tym nabyć. Jest dużo tańsza niż w księgarniach, także bardzo serdecznie zachęcam. Są również publikacje dotyczące Smoleńska, jest tam Hołd Katyński, jest Krzyż Polski. Również te wszystkie publikacje są dużo, dużo tańsze niż w księgarniach. Dostaliśmy z wydawnictwa Biały Kruk bardzo duże tutaj zniżki. Pani doktor, bardzo byśmy poprosili o przybliżenie. Ja jeszcze tylko przepraszam bardzo. Teraz na początku powinienem powitać też naszego posła Macieja Małeckiego. Bardzo się, Maćku, przepraszam. Przyjechał z Tłumaczewa. Tak? Nie. Mogę nie? Mogę nie wprowadzać. Prawdę mówiąc, to ja wiem, jaki cel przyświecał organizatorom tego spotkania. Celem jest promocja tej książki, ale ja wychodzę z założenia, że nie ma sensu tej książki promować. Są o wiele ważniejsze książki, o wiele wnoszące więcej w naszą świadomość, w nasze współistnienie jako narodu niż akurat ta książka poświęcona mojej osobie. Jeżeli jakakolwiek istnieje w tym momencie dla mnie wartość, to tylko i wyłącznie taka, że stanowi ona w pewnym sensie uzupełnienie do wizerunku mojego męża, uzupełnienie, które świadczy o tym, że był nie tylko człowiekiem poświęconym pracy, swojej pracy w 100%, ale był także zwykłym człowiekiem, to znaczy oprócz tego kochającym mężem i ojcem. I głównie z tego też powodu zdecydowałam się tą książkę, w tej książce opowiedzieć panu Adamowi Sosnowskiemu, który przeprowadzał ze mną wywiady, część przynajmniej, bo to oczywiście jest część, bo to jest nie wszystko, bo nie sposób o sobie powiedzieć wszystko, zresztą nigdy bym się nie ośmieliła tego zrobić, opowiedzieć o części mojego życia. Natomiast choćby z tego też powodu, że mam świadomość, mnóstwo osób wokół powtarza, namawia mnie, żebym napisała taką biografię, ale ja na pewno nie znajdę czasu, próbowałam to robić, niestety nie wychodzi mi absolutnie, to trzeba mieć siłę, hart, stanowczość mojego męża, żeby takie realizacje doprowadzać do celu, albo żeby się z nimi borykać. W tym momencie widocznie jeszcze nie jest ten czas. Chcę państwu powiedzieć jedną rzecz. Państwo widzieliście ten film, ale musimy wszyscy być świadomi, że tego filmu nie ma. Po prostu go nie ma. Film został zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i tyle. I na tym się skończyło. Film nie jest rozpowszechniany. Nie ukazał się właściwie nigdzie. I w tym momencie jest właściwie tylko w internecie, dostępny za pomocą portalu Pomnik Smoleńsk, gdzie jest na naszym kanale YouTube'owym. Podobno również zniknął z portalu Niezależnie, ale to mówię podobno, bo nie sprawdziłam.
A nie chcę tutaj jakichś zarzutów stawiać temu portalowi, nie sprawdzając. I tyle. I tyle. I w sumie smutne to trochę jest. Ja nie potrafię ocenić obiektywnie tego filmu, bo budzi on we mnie bardzo duże emocje. I najchętniej nie jeździłabym z nim, i go nie wyświetlała, nie puszczała, nie propagowała, bo dużo mnie to kosztuje, dużo za dużo. Ale w związku z tym, że ten film został objęty zmową milczenia, jak zresztą wiele aspektów naszej rzeczywistości, o czym Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, właśnie postanowiłam, że będę z nim jeździć, będę go pokazywać. Będę o nim mówić. Chociaż wcale to nie jest łatwe, bo przez jakiś czas, jeszcze nie tak dawno, jeździłam z filmami dotyczącymi, filmami dokumentalnymi dotyczącymi najnowszej historii Polski. Szczególnie był mi bliski Łukasz Ciepliński, szef 4. Komendy Winu, zamordowany razem ze swoimi żołnierzami bestialsko 1 marca 1951 roku. Również dlatego, że był bliski mojemu mężowi od zawsze. WIN jako organizacja zrzeszająca ludzi bohaterów, niezwykły przykład odwagi, walczących o przegraną sprawę. Przecież przegraną z góry. To jest coś, co dla naszego, w tym momencie, dla naszego społeczeństwa jest nie do ogarnięcia w żaden sposób. Jest to taki rodzaj odwagi, że my chyba w ogóle nie potrafimy o tym myśleć. Ja nie mówię tutaj do osób starszych, bo być może jest na tej sali wielu kombatantów. Być może wielu ludzi walczyło z bronią w ręku i stawiało na szale swoje życie. A dzisiaj nasza młodzież stawia na szale, czy nie tylko młodzież, średnie pokolenie, miejsce pracy, jakieś tam pieniądze, dodatkowe zamówienie i to, jak to się ma do postawy żołnierzy wyklętych. No przecież to się ma nijak. Proszę Państwa, to się ma nijak. Nasza odwaga w tym momencie, co to za odwaga jest? Ktoś mi mówi, że jestem odważna, bo mówię, co myślę. No to przecież śmieszne, czym ja ryzykuję. No właściwie niczym, że mnie wyrzucą z pracy. To jak to się ma w stosunku do ludzi rozstrzeliwanych przez SBC, do zabijanych członków ich rodzin? W żaden sposób. Dlatego uważam, że należy im się cały czas nieustająco hołd. Hołd od narodu polskiego. Z tego typu filmami między innymi jeździłam, pokazywałam, rozmawialiśmy na ten temat. Ale wczoraj. Raz, że nastąpił pewien ciąg zdarzeń. Jak to zwykle w moim przypadku wszystko się robi samo i przeznaczenie działa, czy mi się to podoba, czy nie. Najpierw spotkałam się przez przypadek, zadzwoniła do mnie i poprosiła o rozmowę reżyserka tego filmu, pani Alina Czerniakowska. Widziałam się z nią parę dni wcześniej w Warszawie. Żaliłam się bardzo na blokadę nałożoną przez ten film, blokadę nałożoną przez realizatora, czyli przez aktualny Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo prosiła mnie o pomoc w realizacji, między innymi o pomoc w wyrażeniu zgody na promowanie tego filmu, gdyż jedna z gazet w tym momencie, Nasza Polska, zwróciła się z taką formą jakby propagowania, że będzie do swojego wydania dołączać ten film sukcesywnie za darmo. Instytut nic nie będzie za to musiał zapłacić i spotkała się redakcja tejże gazety z odmową. Słyszałam również, że
odmowa dołączenia tego filmu do biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej była spowodowana negatywną, merytoryczną oceną. Podobno ten film z punktu widzenia, nie wiem, ja się tym nie znam, techniki i reżyserii jest zły. Ale to sobie Państwo sami ocencie w swoim sumieniu. Czy rzeczywiście ten film jest zły? Ja tak prawdę mówiąc widziałam wiele, dużo gorszych filmów, które były rozpowszechniane masowo, ogólnie i znacznie gorsze jakościowo. Aczkolwiek ja jestem lekarzem, nie jestem filmowcem, ale krytykiem filmowym, więc na pewno nie jestem w tej mierze żadnym autorytetem. I tak, to wszystko potem, następne wydarzenie nastąpiło wczoraj, kiedy trafiłam do szkoły w Sokołowie Podlaskim. Zaproszona oczywiście na spotkanie z młodzieżą, historyk, który tam uczy historii, przygotował taką lekcję historii, która miała być poprzedzona tymże filmem. I w pewnym momencie, na samym początku tego spotkania, do akcji wkroczyła pani dyrektor tejże szkoły i powiedziała, że w związku z tym, że film nie był puszczany w telewizji polskiej, ona się nie zgadza na jego emisję. Po prostu rewelacyjna sytuacja. To mnie umocniło w bardzo głębokim przekonaniu, że w takim razie ja to będę musiała robić. Bardzo konsekwentnie. I będę to robić bardzo konsekwentnie, bo ja jednak konsekwentna potrafię być do bólu. Tym bardziej, że ten film to nie tylko jakby pokazywanie sylwetki mojego męża, który zresztą uważam absolutnie sobie na to zasłużył, bo tak jak on pracował, to mało kto tak naprawdę ciężko pracować potrafi. Ale niesie również pewne treści bardzo ważne dla nas jako członków narodu polskiego. Treści dotyczące suwerenności naszego państwa. I tych treści w żaden sposób nie można właśnie temu filmowi odmówić. Jedną rzecz, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na wypowiedź pana Zbigniewa Nawrockiego, który za czasów, kiedy prezesem był mój mąż, był dyrektorem archiwum w Warszawie. Odszedł po śmierci Janusza. I on mówi wyraźnie, że dane zbierane przez nas, nasze służby, były przekazywane do Moskwy. Musimy sobie uświadomić implikacje tego zwykłego, prostego zdania. Musimy sobie uświadomić i musimy to przekazywać naszym dzieciom, które wychowują się obok nas, że PRL nie był polskim państwem i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla urzędników zatrudnianych przez służby PRL-u. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych ludzi, że nie wiedzieli o tym, że szkodzą narodowi polskiemu, że działają na szkodę narodowi polskiemu, bo oni, właśnie oni, doskonale o tym wiedzieli. Szeregowy ubek wiedział to dokładnie tak samo, jak szef stojący na czele tej struktury. I tutaj nie ma żadnej litości nad tymi ludźmi. Dopóki będziemy się nad nimi litować, dopóty będziemy mieć taki kraj, jaki mamy, czyli byle jaki. I myślę, że gdyby państwo polskie rozliczyło się z PRL-em, tak jak rozliczyli się Niemcy, gruntownie i do spodu, to nie byłoby katastrofy smoleńskiej przede wszystkim.
A to, że nie potrafiliśmy się z tego rozliczyć, za to zapłacili nasi mężowie między innymi. Ale płacimy my cały czas i jeszcze będziemy płacić dług. A najbardziej boli, że być może zapłacą za to również i nasze dzieci i że być może zapłacimy za to utratą suwerenności. Bo proszę Państwa, żyjemy w czasach, kiedy państwa podbija się nie za pomocą wojny, nie za pomocą broni i armii. Państwo podbija się kupując jego sektory strategiczne, gospodarcze i media. I media. To teraz sobie odpowiedzcie, jak bardzo już w tym momencie jesteśmy ubezwłasnowolnieni i jak bardzo mało nam brakuje, albo już nic nam nie brakuje, żebyśmy zyskali status półkolonii. Bo tak to się w tym momencie nazywa. Po prostu. A nasze dzieci być może będą miały co jeść. Ale będą zawsze traktowani jak dzieci niewolników. To jest zasadnicza różnica. Strasznie ciężko jest mówić o tych sprawach, dlatego że ja sobie zdaję sprawę, że nie budzę optymizmu takimi wypowiedziami. Mało tego, ja nie mam za bardzo Państwu co zaproponować w zamian. Myślę, że każdy z nas musi sobie znaleźć jakąś formę aktywności. To, że Państwa tutaj jest tak dużo, to już jest duży krok naprzód. Jeżeli pójdziecie do domu, a na następne spotkanie każdy z Was przyprowadzić swojego przyjaciela, znajomego, sąsiada, który nie ma w tym momencie co robić i teraz na przykład 90% społeczności Płocka siedzi przed telewizorami i ogląda na przykład, ale jedynka też nie jest lepsza, kto wie. Wydaje mi się, że czasami gorsza, tak sporadycznie włączam ten telewizor, ale mam takie mieszane uczucia. Właśnie, to będzie nas już dwa razy tyle. I powiem szczerze, że to nie jest takie pouczanie, bo ja zabrałam się przede wszystkim sama za siebie i postanowiłam, że będę jeździć na takie spotkania, choćby nie wiem, ile to wysiłku miało kosztować. No bo to też nie jest proste pogodzić wyjazdy w Polskę z prowadzeniem domu, z pracą zawodową, etc., etc. No ale trudno, jak trzeba, to trzeba. I sądzę, że chyba od tego musimy zacząć. Bo nie wyglądamy chyba wszyscy tutaj razem na tak bogatych ludzi, żeby nas stać było na zakup kanału telewizyjnego. A ojciec Rydzyk nie wykona za nas całej roboty. Bo jest duża część społeczeństwa, która nigdy nie włączy telewizji Trwam, albo nie będzie słuchać Radia Maryja. Myślę, że jest to najważniejsza dla nas część społeczeństwa, czyli nasze dzieci. Albo wnuki. Ja powiem szczerze, że jeszcze po całej Polsce po takich spotkaniach, każde spotkanie jest inne. Każda społeczność jest inna, każda inaczej reaguje. To jest coś niesamowitego. Każda co innego chce wiedzieć. I powiem Państwu, że no gdyby obraz Polski wyglądał tak, jak w mojej głowie się kreuje po tych rozlicznych spotkaniach, to my byśmy byli zupełnie innym krajem. Zupełnie innym krajem. Z reguły przywożę ze sobą książki, które pokazuję i o których mówię. Dzisiaj jest akurat taki dzień, że jest tam drugi dzień w drodze i
Chciałam Państwu pokazać przynajmniej trzy książki, z czego dwie już straciłam po drodze. To znaczy zabrano jak zabrano, ale często przychodzą osoby i po spotkaniach i proszą za wszelką cenę, żeby im taką książkę dać. Ja te książki tak sukcesywnie tracę. Powiem Państwu, że parę tygodni temu wyszła piękna książka wydana przez wydawnictwo Rafael pod tytułem Kocham Polskę. Jeszcze wczoraj ją miałam, dzisiaj niestety jej nie mam. Nie potrafię Państwu jej pokazać. Robi wrażenie przede wszystkim kolorystyka. Książka jest książką do historii dla dzieci od 10 do 12 roku życia, czyli dla podstawówek. Jest mi książka szczególnie bliska z tego powodu, że jest pomysłem mojego męża. Janusz bardzo chciał zrobić dwie rzeczy. Jedną mu się udało. Jedną to była książka, którą ja nazywam podręcznikiem historii do liceum. Aczkolwiek ta książka nigdy, nie mówię nigdy, przepraszam, ale nie została i nie zostanie jeszcze przez jakiś czas zatwierdzona jako podręcznik przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ta książka nosi tytuł Od niepodległości do niepodległości. I być może części Państwa jest już znana, być może nie, bo ona została wydana 2-3 miesiące po śmierci mojego męża przez IPN. Aczkolwiek Janusz ją czytał, poprawiał, dyskutował z 4 młodymi historykami, którzy tą książkę napisali. I książka jest niesamowita, jest po prostu tak ciekawa, tak ciekawie skonstruowana, że nie sposób się od niej oderwać. Jednocześnie powstał taki projekt potem, żeby napisać też taką historię dla podstawówek. Prosił Janusz o to małżeństwo historyków, którzy pracują w krakowskim oddziale IPN-u i oni zaczęli pracę nad tą książką. Prace się przeciągały. 10 kwietnia 2010 roku minął, potem jeszcze pracowali nad tym i ostatnio, nie tak dawno, wydali tą książkę. Książka, w momencie kiedy została napisana, okazało się, że Instytut Pamięci Narodowej nie jest zainteresowany jej wydaniem. W związku z tym odłożyli na jakiś czas całą swoją pracę, ale potem do niej wrócili. Oddali honorarium autorskie do IPN-u i poszukali wydawnictwa, które tą książkę wyda. I właśnie wydał ją Rafael, takie wydawnictwo tak się nazywa, pod tytułem Kocham Polskę. Ja tą książkę miałam ze sobą na spotkaniu w Poznaniu. Pokazywałam ją. I po tym spotkaniu podszedł do mnie pan, położył 50 zł i mówi tak: Pani Zuzanno, może to i niegrzecznie, ale ja jutro lecę do Kanady. Ja muszę tę książkę dać moim wnukom. Ja ją pani zabieram. I zabrał. I wyszedł. I tak się w ten sposób rozstałam się z jedynym wtedy egzemplarzem tej książki. Zanim zdążyłam zareagować, książki już nie było. Ale też to jest też taka zachęta dla Państwa, żebyście po tą książkę sięgnęli. Akurat Rafael ma duże możliwości, jeśli chodzi o dystrybucję. Można też zadzwonić do nich, zamówić, ja im tę książkę przyślą. Jest tak pięknym prezentem dla naszych dzieci pod choinkę czy na święta, że jest tak bajecznie kolorowa, naprawdę, aż miło tą książkę wziąć do ręki. I myślę, że warto ją przeczytać. I dzisiaj z kolei przywiozłam i chciałam pokazać Państwu książkę. A właściwie tak się złożyło, że przy okazji byłam też w Warszawie i odwiedziłam panią Magdalenę Mertę. I efektem tego jest
jest to, że przywiozłyśmy dzisiaj dwie książki. Książki, które są też pewnego rodzaju owocem naszych zabiegów. I jej, i moich. O upamiętnienie naszych mężów. Chciałabym, żebyście Państwo o tych książkach wiedzieli. Te książki my zostawimy w Płocku. Chcieliśmy je dać rodzinom, które opiekują się miejscami pamięci poświęconymi naszym mężom. Bo powiem szczerze, że jestem niesamowicie wdzięczna i jednocześnie bardzo wzruszona takim, no właśnie słów mi brak, bo takim niesamowitym gestem serdeczności ludzkiej, że znalazły się tutaj takie osoby, takie rodziny, które no podjęły taką inicjatywę, rzeczywiście opiekują się i dbają o pamięć wyrażoną bardzo symbolicznie w postaci dwóch, wydawałoby się, niezłomnych form towarzyszących ludzkości jako takiej, kamienia i dębu. Tak się przyjęło w naszej kulturze, że te dwa symbole są ważne jako wyraz trwania i pamięci. Te książki tym właśnie rodzinom chcieliśmy zadedykować, a tak w ogóle w związku z tym, że tutaj w Poznaniu, Boże, w Płocku jestem, to myślę, że już dzisiaj dziękowałam proboszczowi parafii w Trzepowie, ale nie wiem, ile osób jest z tamtych okolic, z tamtej parafii, ale muszę Państwu powiedzieć, że macie wspaniałego proboszcza. Ale tu na sali. Naprawdę, macie wspaniałego proboszcza. Jedyna parafia, która właśnie upamiętnić chciała ofiary tej tragedii z mojej miejscy. Proszę. Jedyna w ogóle, bo nawet pan. Ale naprawdę zrobił wielką rzecz. Rzecz, która bije po oczach naszych wrogów. Naprawdę bije po oczach naszych wrogów. I nie bał się. To jest coś, za co powinniśmy być wszyscy mu bardzo wdzięczni. A no, ja jestem szczególnie pełna podziwu. Naprawdę. Bo wiem, jak z jakiegoś niepojętego powodu pamięć o tych ludziach, którzy zginęli, mimo że oni służyli Polsce w sposób ewidentny, odgórnie została skazana jakby na zapomnienie. Tak naprawdę to się tak aż samo się kojarzy, tak jak traktowano kiedyś i nazywano bandytami żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, też skazano ich na zapomnienie. Ich też skazano na zapomnienie. I tych ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku, też skazano na zapomnienie. To jest niewiarygodne. Po tylu latach, w momencie, kiedy mamy wreszcie własne państwo, znowu stajemy przed pytaniem, czy rzeczywiście własne. Jak bardzo ciągłe i aktualne, jak zmora. Są słowa Piłsudskiego, kiedy mówił nam, Polakom, że o tą wolność, suwerenność Polski będziemy musieli cały czas walczyć. Ja w to nie wierzyłam w 1989 roku i w latach, które nastąpiły po tym roku. Wydawało mi się, że to koniec walki, jakichś tam działań, Solidarności, NZS-a, etc. Że wreszcie będzie można tak sobie po prostu żyć. Okazało się, że byłam głupia i naiwna. Po prostu. Tylko trzeba niestety, bijąc się w piersi, ewidentnie przyznać. Chcę jeszcze Państwu te książki pokazać.
bo o nich mówiłam. Ja powiem o tej jednej, a może o drugiej powie Magda, bo będzie na pewno jej to łatwiej i bliższe. Ta książka z dziejów agonii i podboju to są prace zebrane mojego męża, dotyczące historii najnowszej, bo Janusz chociaż był z wykształcenia mediewistą, czyli historykiem średniowiecza, tak naprawdę w naszym społeczeństwie, w naszym kraju znany jest przede wszystkim jako badacz historii najnowszej, osoba, która o tą historię najnowszą, o przywracanie najnowszej historii XX wieku Polakom walczyła. Książka wydana jest między innymi przez wydawnictwo Arkana, w związku z tym również jest ogólnie dostępna i Arkana również na zamówienia książkę wysyłają, więc można ją bez problemu dostać. Gorzej jest z wydawnictwami P, na które trzeba zamawiać przez internet, ale tak się złożyło, że zarówno ta książka, o której mówiłam, czyli Kocham Polskę, jak i ta książka jest wydana przez normalne, komercyjne wydawnictwo. Dużo artykułów odnośnie polskiego podziemia niepodległościowego, dużo artykułów poświęconych winowi jako takiemu, oczywiście generałowi Okulickiemu. Nie ma tutaj wśród nas pana Jacka Pawłowicza, ale państwo widzieliście, to jest wasz krajan z Płocka. Wspólnie wydał piękny, znaczy wydał już po śmierci Janusza album, który przygotowywali wspólnie, poświęcony Leopoldowi Okulickiemu. Przepiękna książka, naprawdę przepiękna. Przepiękny album. Jego efektem pracy ich obu jest ilość materiału nagromadzona jeszcze na 2 czy 3 tomy tego albumu. Tylko w tym momencie nie ma już ich kto wydać. Tak niestety wygląda nasza smutna rzeczywistość. Natomiast druga książka. Proszę Państwa, to ja się też zbuntuję, tak jak Zuzanna na początku, i zapytam, czy jeszcze przez chwilę mogę nie o tej książce. Bo chciałabym dopowiedzieć kilka słów, obiecuję, że będzie to krótko, to jest wieczór z pewnością Zuzanny, nie mój. Ale kilka może takich refleksji. Dlaczego w ogóle ośmielam się zabrać głos? Otóż ja jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej i my z Zuzanną znamy się 1,5 roku. Poznałyśmy się już po katastrofie. Natomiast miałam zaszczyt znać i pracować z Januszem Kurtyką, z mężem Zuzanny, i tak się też szczęśliwie składało, że znali się i przyjaźnili nasi mężowie. Chociaż my same nie miałyśmy przed 10 kwietnia 2010 okazji się poznać. I mam też wrażenie, że tych naszych mężów łączyła pewna cecha, czyli nie tylko pracowitość, czy to taki ogromne poczucie, że bardzo wiele jest do zrobienia i trzeba bardzo jeszcze dużo dla Polski zrobić, ale również to, że mój mąż żartował, że Janusz Kurtyka się w IPN-ie marnuje, że jest to fenomenalny historyk, najlepszy Bodo, jakiego mieliśmy, znający się na średniowieczu i poszedł administrowanie instytucją. Mój mąż też porzucił naukę, porzucił filozofię polityczną po to, żeby administrować kulturą, więc pewnie było to trochę tak, że przyganiał kocioł garnkowi, ale była to pewna misja, taka rzecz, którą trzeba zrobić dla Polski, chociaż właściwie to wolałby się człowiek zajmować
tymi ciekawymi rzeczami, które stanowiły pasję w jego życiu. Ja zawsze miałam takie duże poczucie podobieństwa tutaj do dokonanych wyborów. No, kilkakrotnie w ciągu dzisiejszego wieczoru czułam się winna również dlatego, że ostatni egzemplarz wspaniałej, rzeczywiście wspaniałej książki Kocham Polskę dostało wczoraj na Mikołajki moje dziecko i dlatego dzisiaj jej tutaj Zuzanna nie ma, ale no, również dlatego, że niestety pewne gorzkie słowa, jakie padają tutaj o mojej instytucji, z której zawsze byłam bardzo dumna, że dane mi jest tam pracować, o Instytucie Pamięci Narodowej. Te gorzkie słowa niestety są prawdziwe i to jest, proszę Państwa, inna instytucja niż instytucja, którą tworzył i której ton nadawał Janusz Kurtyka. Jeśli chodzi o ten film, to ja myślę, że Instytut wzbrania się, haniebnie się wzbrania przed jego dystrybucją, dlatego że kluczowe dla tej decyzji są słowa, które padają w tym filmie z ust profesora Jana Żaryna. On mówi w którymś momencie, że Janusz nie mógłby kierować tą instytucją, gdyby był tchórzem, gdyby nie umiał podejmować decyzji. I to te słowa, zdaję sobie sprawę, jak muszą dzisiejszych włodarzy IPN-u boleć. No. Trudno jest wytrzymać porównanie z kimś tak wybitnym i tak znakomitym, jak był poprzedni szef po prostu. I to jest moim zdaniem ta tajemnica może akurat tego filmu, chociaż nie tajemnica wszystkich bolączek Instytutu, bo Zenda powiedziała, że książki, które mamy ze sobą, można łatwiej zdobyć niż książki Instytutu, które trzeba zamawiać przez internet. Proszę Państwa, ich nie można zamówić przez internet. Trzeba, jeżeli się chce kupić książki IPN-u, książki wydawane w określonym miejscu, bo IPN ma kilkanaście oddziałów krajowych, to trzeba się tam pofatygować i kupić. No można jeszcze list napisać, ale to naprawdę nie jest łatwe. Znaczy, skończyła się dostępność książek Instytutu. Instytut ma rzeczywiście, zwłaszcza przez ostatnie 5 lat, dorobek olbrzymi, idący w tysiące opracowań. Naprawdę Instytut robił znakomity użytek z tych archiwów, które przejął, które ma. Ale to jest embargo na te książki. To jest wstrząsające. Instytut robi wszystko, żeby te książki nie były udostępniane, żeby utrudnić to, co zakup. I no bardzo bym Państwu jednak życzyła, bo to są wartościowe pozycje, to są rzetelni historycy, to są rzeczywiście lata ciężkiej pracy, żeby się mimo wszystko starać zdobywać. Ale ja wiem, jak to jest trudne, bo Instytut już nie chce się chwalić z swoim dorobkiem. Bardzo czasem słyszę takie słowa pocieszenia, że należy się cieszyć tym, co było, dziękować Bogu za naszych mężów, za te wszystkie wspaniałe, szczęśliwe lata, ale ja myślę, że to jest bardzo trudne. Jak człowiek traci coś bardzo dobrego, to mu trudno odnaleźć się w rzeczywistości, w której tego nie ma. I poza tym bólem prywatnym, tęsknotą, której no, doświadczamy jako żony, to myślę, że my też tęsknimy za dorobkiem tych ludzi. No, ja na pewno tęsknię za Instytutem, jaki istniał przed 10 kwietnia 2010. I tutaj no, to też jest dla mnie taki symptom tego, jak bardzo zmieniło się. I to niestety zmieniła się na gorsze.
ale jeśli mogłabym powiedzieć coś optymistycznego. Na filmie pojawiła się tam postać rotmistrza Pileckiego. Mówi o tym bardzo pięknie Jacek Pawłowicz. Ja miałam zaszczyt poznać osobiście dzieci rotmistrza Pileckiego, no dziś już nie takich młodych ludzi, pana Andrzeja i panią Zofię. I jak patrzyłam na tych państwa, na starsze państwa, których znam na tym filmie, na zdjęciach są małymi dziećmi, to pomyślałam o innych dzieciach, które również mam zaszczyt znać. O Pawle i Krzysiu Kurtyce, o dzieciach Zuzanny i Janusza. Zofia i Andrzej Pileccy zrobili bardzo wiele dla pamięci swojego ojca. Są na każdych uroczystościach, są wspaniałymi ludźmi. Ja mam przekonanie, ja po prostu wiem, że i Paweł, i Krzyś będą tak jak młodzi Pileccy, kiedyś młodzi, będą godni swojego ojca. I jeżeli jest coś optymistycznego, co można je dzisiaj powiedzieć, choć Suzanna zastrzegała, że my niewiele mamy w sobie już tego optymizmu, to właśnie to, że są ci dwaj młodzi ludzie, młodzi mężczyźni, którzy nie ma wątpliwości, poniosą ideę swojego taty Janusza Kurtyki w dalsze życie, bo stracili przewspaniałego ojca, przewspaniałego człowieka, ale wciąż mają cudowną, wspaniałą matkę. I to właściwie tyle, Trodek, zostałam, nie, bo to jest, że to jest bez mojej kierowni, proszę, proszę. I to jeszcze zostałam wywołana do odpowiedzi, żeby powiedzieć to może... Miałaś o książce. Tak. Ale jesteśmy do meritum. Proszę Państwa, to jeszcze tylko jedna uwaga. Zuzanna mówiła w tym momencie o tym, że jest jej ciężko z misją, którą wypełnia, z mówieniem o Januszu, z prezentowaniem tego filmu i że tak naprawdę wolałaby, żeby zrobiła to właściwa instytucja, żeby nie musiała nikogo wyręczać. Tylko ja myślę, że Zuzanna zgodzi się ze mną, że na półtora roku nie robimy nic, tylko wyręczamy. Państwo polskie, Komisję Millera, dziesiątki instytucji powołanych do tego, co powinny robić, które nie robią tego, co powinny. Komisję upamiętnień, no Boga, gdyby nie to, nie musiałybyśmy walczyć o pomnik smoleński, tak? Gdyby właściwe instytucje zajmowały się tym, czym powinny. Ale się nie zajmują. Więc tak jak Zuzanna wyręcza IPN i opowiada o swoim mężu i pokazuje ten wspaniały film, tak my walczymy o pamięć Smoleńska, walczymy o prawdę, walczymy o wyjaśnienie katastrofy, chociaż tak naprawdę to nie my od tego powinniśmy być. Ale no, takie już to nasze dowierzycie, że musimy wyręczać je. Naprawdę o książce, to znaczy ukazał się ostatnio tom tekstów mojego męża po publicystyki. On się nazywa Nieodzowność konserwatyzmu, bo zdecydowanie z tym nurtem myśli filozoficznej, myśli politycznej identyfikował się mój mąż. Wydawcą jest teologia polityczna. Ja w ogóle bardzo chętnie kiedyś jeszcze do Państwa przyjadę i będę mówić o tej książce, ale nie chciałabym chyba
żebyśmy dzisiaj oddalali się od tematu Janusza Kurtyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja myślę, że ten film również jest dlatego blokowany w wszystkich mediach, dlatego, że występują tam tajni współpracownicy. No, trzech prezydentów, TW Wolski, TW Bolek i TW Alek, no to byli tajnymi współpracownikami i byli jednocześnie prezydentami. Jednego wolnego prezydenta mieliśmy Lecha Kaczyńskiego. Teraz mamy Bronisława Komorowskiego, który oczywiście z TW Wolkiem występuje na zdjęciu. Żebyście Państwo jeszcze widzieli, zdjęcie zrobione przez agencję Gazety Wyborczej, czyli no, promują swoich. Tam jest jeszcze w tylu i w tyle jest też również agent Turowski. Tak. A teraz bym poprosił Państwa o pytania. Ja będę podchodził, tylko żeby to były krótkie pytania, dobrze? Zaraz zmienię, tak. Jest. Ale treść jest istotna, nie zdjęcie, tylko treść. Szanowni Państwo, bardzo proszę o pytania. Bardzo proszę, pierwszy pan poseł Maciej Małecki. Szanowny panie, panie senatorze, szanowni państwo. Ja zadam pytanie, ale pozwolę sobie też na krótki komentarz i opinię. Przede wszystkim głęboki szacunek do pań za to, co robicie. I to jest przykład dla wszystkich polityków, dla wszystkich samorządowców, dla tych, którzy mają jakikolwiek wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Dla ludzi mediów, dla nauczycieli. I proszę Państwa, tak samo ogromny szacunek dla pana senatora Martynowskiego, bo Sochaczek nie jest daleko, ale ciągle są takie echa. Znowu w Płocku coś zorganizował, znowu coś się odbyło. To jest czas wolny każdej z osób. I proszę Państwa, ja z paniami rozmawiałem przed spotkaniem. W grudniu, święta, przygotowanie do świąt, nowy rok. Jeszcze 9 spotkań moich. Zaplanowanych, a pewnie coś jeszcze wypadnie. I proszę Państwa, ja tak optymizmem trochę powiedział, bo panie mimo wszystko potrafią się uśmiechać, potrafią też powiedzieć coś optymistycznego i no w takich czasach żyjemy, że musimy funkcjonować w drugim obiegu. Drugi obieg, ten alternatywny. W telewizji jest Taniec z Gwiazdami, Satanista Nergal, a my spotykamy się na takich spotkaniach. I atmosfera jest tutaj wspaniała. I proszę Państwa, po każdym takim spotkaniu każdy z nas powinien zastanowić się, co ja mogę zrobić, co uda mi się zrobić, żeby tą sprawę popchnąć dalej w mojej rodzinie, w moim środowisku, wśród sąsiadów, w szkole, w parlamencie, w sejmie, w senacie, czy gdziekolwiek indziej. I teraz po tym pozwoliłem sobie parę zdań powiedzieć, ale pytanie. Jak na pań życiu osobistym, na rodzinach waszych, odciska się to, co robicie? Takie cezurę czasową, jak powiedział, 10 kwietnia 2010, bo wcześniej to też nie było łatwe zadanie. I wystąpienia, bohaterskie wystąpienia małżonka, nie wierzę, że nie odbijały się na żonie i dzieciach. I ta służba Polsce, nie wierzę, że nie da się zamknąć drzwi. Ja gadałem, przepraszam, rozmawiałem kiedyś z pewnym samorządowcem, który mówi, Maciej, ja mam skórę jak nosorożec, mi nic nie ruszy. Ruszyło go, bo ma rodziców, ma żonę, ma dzieci i to on, to rodzina czyta. I rodzinę to boli jeszcze bardziej wtedy. I to jest moje pytanie. No tak, to oczywiście byłoby niemożliwe, żeby się nie odbijało w taki czy inny sposób, mimo że Janusz strasznie starał się izolować nas na wszystkie możliwe sposoby.
Od jego pracy w IPN-ie i od tej całej walki, niewalki politycznej, która się wokół niego zacieśniała coraz bardziej i wokół niego toczyła. Ale okazało się, że jednak przerosło to jego możliwości, mimo że się bardzo starał i był pewny, że mu się to uda. Oczywiście nie udało się. Nie udało się w bardzo prosty sposób, skuteczny, myślę, że stosowany od wiek wieków. Jeżeli nie można na kogoś znaleźć jakiegoś haka, to po prostu trzeba go stworzyć. I w pewnym momencie mąż naprawdę się bardzo przestraszył, jak zorientował się, że są ludzie, którzy za wszelką cenę sobie postawili jako zadanie życia zniszczenie jego poprzez zniszczenie jego rodziny. I to był taki moment przełomowy, kiedy podjął decyzję, że nie będzie kandydował na drugą kadencję jako na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, chociaż to ogromne było poświęcenie z jego strony, ja jestem tego świadoma, bo miał w głowie mnóstwo planów, cały zarys funkcjonowania tej instytucji, a przede wszystkim miał poczucie ogromnej odpowiedzialności za ludzi, którzy tam przyszli do pracy, którzy pracowali z ogromnym poświęceniem, dniami, jak Państwo tutaj widzieliście, nocami. To poczucie odpowiedzialności go ogromnie dręczyło cały czas. Niemniej jednak przerażony tym, co się zaczyna dziać wokół naszej rodziny, taką decyzję podjął. Potem okazało się, że tak się poukładało, że inni ludzie również podjęli taką decyzję za niego i w związku z tym, że był nieusuwalny w pewnym sensie jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, bo tak, a nie inaczej stanowiła ustawa odnośnie tej instytucji, postanowiono tą ustawę zmienić, czego byliśmy świadkami tuż przed kwietniem 2010 roku, ograniczając maksymalnie, jak się tylko da, władzę prezesa i rangę prezesa, podporządkowując go na mocy nowej ustawy, która weszła w życie. Dokładnie 9 kwietnia została zatwierdzona przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej, podporządkowując go Radzie Instytutu i czyniąc z niego marionetkę w rękach polityków, czyli parlamentu. I taka niestety dzisiaj jest zależność prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, o czym musimy wiedzieć i co musimy mieć na myśli, oceniając go, oceniając aktualnego prezesa, że tak naprawdę to jest on zakładnikiem rządzącej partii politycznej, bez względu na to, jaka ona by nie była, bo tak stanowi znowelizowana ustawa o IPN-ie. Janusz się nie widział w takiej roli absolutnie i to też dodatkowo jakby umocniło go w decyzji, którą zresztą już wcześniej podjął. Jeżeli nie ma pytań, w takim razie spróbuję zadać. Tutaj widzimy, są cele i środki działania stowarzyszenia pań, no i państwa, którzy są założycielami tego stowarzyszenia. I tu jest podpunkt A. Wyjaśnienie okoliczności i przyczyny katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia. Dzisiaj już wiemy, że no nie była to zwykła katastrofa. No ktoś temu pomógł. Czy panie miałyście już od samego początku takie podskórne coś, co panią mówiło, że to był jednak zamach?
No bo od początku było wiadomo, że coś jest nie tak. Chodzi Panu o kobiecą intuicję. No więc w moim przypadku na początku ta kobieca intuicja totalnie zawiodła. Totalnie zawiodła. Leciałam do Moskwy, uczestniczyłam w procedurach identyfikacyjnych, usiłowałam tam dogadać się z prokuratorami rosyjskimi cały czas w dobrej wierze. Byłam przekonana, że to jakiś fatalny zbieg okoliczności, fatalny zbieg różnych nieszczęśliwych wypadków. Tyle moja intuicja. Bo ja wtedy nie bardzo mogłam myśleć, logicznie myśleć. Zaczęłam mieć duże podejrzenia, narastające coraz więcej w momencie, kiedy zaczęłam się otrząsać z tego takiego szoku i zaczęłam kojarzyć fakty, myśleć, wysuwać z nich wnioski. Ale to było już dwa czy trzy miesiące, no przynajmniej, może przesadzam, ale ze dwa miesiące po 10 kwietnia. Nie, tak, jest włączony. Tak? Na pewno. To ja może dopowiem tutaj dwa słowa, choć nie o intuicji. Proszę Państwa, ja pamiętam, zapamiętam się jeden taki moment. Jak założyłyśmy stowarzyszenie i szukałyśmy logo do tego stowarzyszenia, dostałyśmy bardzo udane, zresztą plastyczne projekty. Część z nich zawierała w sobie przełamaną brzozę, taką wystylizowaną, jakby otoczoną drutem kolczastym, także mieściła w sobie ten katyn, który mamy w nazwie. I pamiętam, jak podejmowałyśmy, bo wspólnie wtedy podejmowałyśmy tę decyzję, że niestety nie możemy wybrać logo, które ma w sobie złamaną brzozę, bo ta brzoza to jest mistyfikacja, że ten samolot jej tam nie złamał, że na nią nie urwał skrzydła. Zapamiętał mi się taki moment, w którym już na pewno wiedziałyśmy, że grzęźniemy w jakimś bagnie kłamstwa, oszustwa i... No to było dość dawno temu, chyba z rok. Tak, no stowarzyszenie miało swój zjazd założycielski, zdaje się na przykład w czerwcu i jakoś latem, w lipcu bodaj zostało zarejestrowane. Więc już wtedy wiedziałyśmy, że musi być bardzo ostrożny w traktowaniu oficjalnych doniesień na temat katastrofy. Natomiast mam wrażenie, że dzisiaj powtarzamy poniekąd drogę rodzin katyńskich, które też żyły w takiej równoległej rzeczywistości. Telewizor im mówił, że ich bliskich zabili Niemcy, oni wiedzieli, że zrobili to Rosjanie. W podręcznikach szkolnych mieli napisane zbrodni hitlerowskich, a oni układali listy ofiar NKWD-owskich. I ja myślę, że dzisiaj my po trosze żyjemy w podobnej rzeczywistości, to znaczy oficjalne media mówią jedno, część rodaków za nimi to powtarza, ale po prostu no, domyślamy się, jak było. Tak? I jeśli chodzi o mnie, nie chciałabym tutaj w imieniu Zuzanny mówić, ale właściwie mi nie zależy na wersji oficjalnej. Ja bym chciała poznać prawdę i nawet jakby tam, że tak powiem, oficjalnie mówiło się co innego, to pali. Ja się godzę na taką sytuację, jaką rodziny katyńskie miały jeszcze przed 89 rokiem. Wszyscy wiedzieli, co się stało w Katyniu, chociaż oficjalnie się na ten temat powszechnie kłamało. To niech się kłamie o Smoleńsku, byleby mi ja mogła się dowiedzieć, co tam naprawdę się wydarzyło. No właśnie, to oficjalna sprawa. Pytam dlatego, że w tej książce, pani doktor, znalazłem taki fragment,
Zresztą to już Państwo pewnie też i wiecie, ale z czasem to się zapomina. Ja tutaj przeczytam. Niemal rok później generał Sławomir Patrycki powiedział w wywiadzie, że czołowi politycy Platformy Obywatelskiej 10 kwietnia dostali SMS-y o treści. Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli węgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił. Ten wywiad, proszę Państwa, został najpierw na portalu wprost24.pl, ale był zaledwie parę godzin. Ale to już Pani odpowiedziały, także bardzo bym prosił o pytanie. Proszę Pani, proszę Państwa. Ja chciałem się tylko podzielić takimi wrażeniami, jakie przeżyłem właśnie 10 kwietnia tegoż roku, jadąc do Warszawy, tu z Płocka. Jechałem wtedy na takie zebranie Rady Wojewódzkiego NIK-ów i Solidarność. Mieliśmy wtedy akurat zaprawę spotkanie, po czym dowiedziałem się o autobusie, potem mieliśmy to skrócone spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę dużo opowiadał, natomiast chcę się podzielić z wrażeniami to, co odczułem tam i wracając. Proszę Państwa, ja tak lubię z ludźmi rozmawiać, czasem zaczepiać, czasem się coś zapytać. Ja szedłem, no bo potem byliśmy pod Pałacem Prezydenckim, ten spokój, ten marsz ludzi, kupowanie zniczy, kwiatów, to ja przeżyłem, to ja widziałem całą Warszawę Zjednoczoną. Ale wracając do autobusu na dworzec, tam w tych podziemiach, przejściach, właśnie tam się zatrzymywałem i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy mają stragany, którzy sprzedają. Było to około 10 rozmów. Każdy z nich powiedział jedno. Proszę Pana, to była tragedia, to był zamach, to nie był przypadek. Dziękuję. Nie było pytania, no ale... Nie było pytania, to tylko świadczy o tym, że w związku z tym, że ja tego nie byłam świadoma ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim, nie, tak nie myślałam, to tylko świadczy o jakimś takim ograniczeniu mojej umysłowości. Natomiast ja uważam troszeczkę inaczej niż Magda, bo ja uważam, że Polacy zasługują na to, żeby dowiedzieć się prawdy, co się stało z ich prezydentem, po prostu. I oficjalna wersja musi być prawdziwa. I my musimy o to walczyć, bo nam się to należy jako narodowi. Moja sprawa, jak jest moją sprawą, mnie już mojego męża nikt nie wróci i wszystko jest taka prawda, to nie jest ważne. Ważne jest, że polski naród ma prawo do tego, żeby się dowiedzieć, co się stało w Smoleńsku. Tak jak mieliśmy prawo dowiedzieć się o tym, co się stało w Katyniu. Pełne prawo. W 1940 roku. I ja na przykład będę o to zabiegać ewidentnie i wszędzie, gdzie tylko się znajdę, w jakimkolwiek miejscu, kraju, etc. Takie sobie zadanie postawiłam. To ja może tylko dopowiem, że oczywiście nie jestem w żaden sposób, to nie jest tak, że uważam za sytuację idealną, w której wersja oficjalna będzie się różniła od prawdziwej. Ja oczywiście też chciałabym, żeby ta wersja trafiła do szerokiego odbioru i była powszechnie znana. No ale pamiętam ten, dzisiaj tutaj pan senator mówił o drugim obiegu, tak? O tym, że jesteśmy skazani na pewną
wiedzę, która nie będzie oficjalnie podawana. No pamiętajmy, że radziliśmy sobie już kiedyś w takiej sytuacji, tak drugoobiegowymi, bezdebitowymi wydawnictwami szerzyliśmy prawdę, pomimo że telewizja kłamała, kłamały gazety, kłamały oficjalne książki. I to jest tylko, ja zgłaszam tylko taką gotowość, że ja też jestem tak zdolna w ten sposób szerzyć prawdę, jeśli nie będzie mi dane inaczej, co nie znaczy, że przestanę walczyć o takie państwo, które będzie mówiło prawdę oficjalnie. To z pewnością nie, ale też no, zdaję sobie sprawę z tego, że czasami na to państwo nie będę mogła liczyć. Zresztą mamy ze sobą, zdaje się, że aż trzy osoby są tutaj, bo tam za kamerą stoi Artur. Brał udział. Mamy za sobą wyprawę do Smoleńska i powieszenie tam tablicy, tej tablicy, którą później Rosjanie zdjęli w przeddzień rocznicy katastrofy. Na filmie dzisiejszym pojawiali się ludzie z krakowskiego IPN-u, którzy nam wtedy w tej podróży towarzyszyli. To też było działanie zastępcze, bo tego nie zrobili ci, którzy powinni. I to nie jest tak, że my jakoś Zuzanną uwielbiamy targać wielki agregat prądotwórczy pod Smoleńsk i do Smoleńska tak naprawdę i konspiracyjnie upamiętniać to nie miejsce. Nie, to po prostu inaczej się nie dało. Tak? Nie ma oficjalnie, trzeba działać innymi metodami, ale mogę się powiedzieć, za mnie zobowiązać, że ja nie ustanę w walce o to państwo, które jednak jest uczciwe, mówi prawdę i nie ma tarczy w takich sprawach. Ja może nie zadam pytania, ale podzielę się informacją, że pewnie jest źle, ale na takim stwierdzeniu niewiele zbuduje. Trzeba szukać źródeł jakiejś nadziei i myślę, nadzieją jest spotkanie to dzisiejsze, między innymi. Przykro tylko, ja też jestem członkiem bywszym NZS-u z 80 roku, jestem leśnikiem. Dowiedziałem się, że prawie jestem kombatantem. Organizacja niepodległościowa i jeszcze podziemne, no, połychało mnie to. Natomiast przykro jest, że tak naprawdę jesteśmy tutaj reprezentantami i dojrzałego społeczeństwa. Ten rok 80, spotkania na SGGW wtedy, to był tłum studentów. Studentów jest, ale nie wiem. Natomiast dla pani informacja, że nieodległość stąd miejscowości, w Gostyninie, też grupa ludzi uczciła pamięć. Bardzo mi miło, ale podzielę się z państwem jeszcze jedną informacją. Rzeczywiście posadziliśmy las smoleński, jest krzyż, jest tablica i jak to w Polsce bywa, fizycznie zostałem oskarżony o kradzież kamienia. Jestem na leśniczym, ten kamień leżał w lesie. Też zawłaszczyłyśmy sobie kamień smoleński. I ten kamień, no jakoś śledztwo było nie przeciwnie prowadzone, tylko w sprawie. Myślę, że policja miała też spory łubak i orzech do zgryzienia, żeby nie posadzić nadleśniczego, który przełożył kamień z jednego miejsca w lesie na drugi. Natomiast myślę, że jeśli można trochę prowadzić takiej nadziei, to las jest pomyślany tak, że jest w kształcie litery V posadzony i mężowie, pani, na pewno to widzą i widzą, że są ludzie w Polsce, może nie tak liczni, bo ciągle nie większość, ale którzy współodczuwają z wami, myślą podobnie i też domagają się tej prawdy, bo to jest nasz wspólny interes narodowy. A nadzieja też jest taka, że kłamstwo długo, może to trwać 10 lat, 20, ale kłamstwo nie jest wieczne i ono musi przejść. W ramach nadziei powiem państwu, że ten nauczyciel z Sokoła Podlaskiego, który wczoraj nie mógł puścić tego filmu, puścił go dzisiaj na swojej lekcji.
I w ten sposób należy działać. To jest przykład. To jest przykład naśladowania. I powiem również, że nie ma tutaj co prawda studentów, ale mój syn założył Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej, gdzie młodzi ludzie masowo się zapisują. Oddziały tego stowarzyszenia rosną jak grzyby po deszczu we wszystkich dużych miastach w Polsce. W tym momencie jest już oddział w Katowicach, w Łodzi, w Warszawie. Zaczyna się organizować oddział w Poznaniu, wystąpił również Gdańsk i Wrocław dołączył, nie wiem czy mówiłam. W każdym bądź razie to nie jest tak, że my byliśmy pokolenie NZS-u jedyni tacy odważni i jakieś tam zadania sobie postawiliśmy, bo studenci też działają, bo tak naprawdę być młodym i nic nie robić, to jest dramat. Ja, proszę Państwa, byłam swojego czasu w Belgii, to był rok 83. Byłam studentką, byłam, jak wtedy działam po ciemnym ZDS-ie, jak 83 to wiadomo. I spotykałam młodych Belgów, młodych lekarzy, którzy marzyli tylko o jednym, żeby wyjechać do Afryki i tam pracować. Ja nie rozumiałam, o co im chodzi. Nie mają co robić w swoim kraju? Po co oni do tej Afryki pracować? A oni po prostu chcieli pracować dla innych. Po cóż Belgia, stabilizacja, nuda. To, czego nie znoszą, to czego nie znosi młodość, to przede wszystkim nudy. Paweł przez całe lata powtarzał nam, że nam zazdrości. Zazdrości nam tego NZS-u, tej naszej walki, konspiracji, tych utarczek z ZOMO, tych gazów łzawiących, nie zdając sobie sprawy, jak fajnie wtedy było w tej komunie, ja dziękuję, zimno, biedno i w ogóle dramat. Ale ta romantyczna część życia człowieka jest najważniejsza w młodości. I ja myślę, że nasi młodzi ludzie tak naprawdę tęsknią, tylko nie mają kto pokazać, gdzie, co, jak, gdzie mają walczyć. Nie tam działać tak u podstaw, bo to nudne jest, ja to potrafię zrozumieć. Ale taka właśnie walka zawsze pociąga młodość. I myślę, że jeżeli pokażemy naszym młodym ludziom, gdzie i o co mają walczyć, to oni pójdą w to, bo taka jest natura młodości po prostu. Szanowne panie, mam takie pytanie. Byłyście najprawdopodobniej na spotkaniu z Tuskiem, na tym słynnym spotkaniu, na którym tam doszło do takiej tej awantury. I chciałbym, żebyście tu, tak na żywo, przybliżyli, jak on się zachowywał, jak was traktował, ponieważ media to tak zniekształcają, że nie wszyscy to dobrze wiedzą, jakich tam używał słów, to jest pierwsze pytanie. Mam jeszcze takie drugą sprawę, chciałem się dowiedzieć. Polska prowadzi dwa postępowania w sprawie Smoleńskiej. Jedno już Miller zakończył, wiemy jakim efektem, jakie były te ustalenia, ale prowadzi też te postępowanie karne. Długo nie wiadomo, ile będzie prowadziła ta polska prokuratora, bo oni też tak chodzą jak im każą. Zdaję sobie z tego sprawę, tak jak tu o ten kamień prowadzili to postępowanie. Ale mam takie pytanie czysto merytoryczne. Jest jeszcze też prowadzone to postępowanie przez Antoniego Macierewicza. Są różne dowody, różne opinie. Nawet opinie poprzez telemosty rzeczoznawców amerykańskich. Czy te dowody, bo prokuratura ma obowiązek zbierać wszystkie dowody za, przeciw, wiarygodne, niewiarygodne, sprawdzać. Czy te dowody z komisji Antoniego Macierewicza, te niewygodne dowody, że tak powiem, znajdują się w tym postępowaniu? Dlatego pytam, bo pani jako strona macie dostęp do tego postępowania. Czy są brane w ogóle pod uwagę te dowody, czy są analizowane? I czy w tym kierunku to postępowanie idzie, czy też idzie tak w takim kierunku, jak to
postępowanie Macierewicza, znaczy jak postępowanie Millera w kierunku zamiecienia tego pustu. Jakie by panie macie odczucia? Co na ten temat tego postępowania karnego mówią wasi pełnomocnicy? Dziękuję bardzo. To ja może odpowiem na pierwsze pytanie, bo jest łatwe, a na drugie trudno odpowie Magda. Pierwsze jest łatwe, bo ani ja, ani Magda nie brałyśmy udziału w tych spotkaniach. Myślę, że nie wiem, co motywowało Magdę. Ja uważałam, że jest to stracony czas i że ja z tym panem nie mam o czym rozmawiać i nie mam sobie nic do powiedzenia. Bo wysłuchiwać z tego kłamstw, to ja mogę, jak muszę, o. A jak nie muszę, to muszę oszczędzać również swoje zdrowie psychiczne. Uważałam, że one do niczego nie doprowadzą. Podpisałam się pod listem Małgorzaty Wasserman, no bo nie mogłam się nie podpisać, trzeba było im poprzeć. Ona uważała odwrotnie, ona uważała, że to ma głęboki sens. I uważam, że to bez sensu. A co wykazało życie, to sami państwo wiecie. To może ja tylko dopowiem do tego, co mówi Zuzana. Ja miałam podobne motywy, też podpisałam ten list. Proszę pamiętać, my w tej swojej grupie, w naszej grupie rodzin jesteśmy dość lojalni wobec siebie. Jeżeli komuś na czymś zależy, no to sobie pomagamy, a nie przeszkadzamy, ale ja również nie widziałam sensu i fizycznie mnie tam nie było. Natomiast być może państwo wiecie, że Joanna Lichocka i Majka Dłużewska nakręciły drugą część Mgły. Ta druga część nazywa się Pogarda, taki nosi tytuł. I tam są dość obszerne fragmenty zapisu, filmowego zapisu tego, co się działo na tym spotkaniu i tam to można zobaczyć. Także odpowiedź na pana pytanie tutaj jest do znalezienia właśnie tam. Ja może dopowiem tylko jedną rzecz. Pytanie Ewy Kochanowskiej zadane premierowi Tuskowi odnoszące się do słów Landsbergisa, tych słów, które usłyszałyśmy tutaj obie byłyśmy akurat w Brukseli, słów ostrzegających Martę Kochanowską, czyli córkę Ewy Janusza Kochanowskich, przed wypadkiem samochodowym, czyli ostrzeżeniem. Czym ryzykuję, dążąc do prawdy o Smoleńsku, i powtórzenie tego pytania przez Ewę na spotkaniu z Tuskiem, czy pytania, czy on uważa, że jej córce coś rzeczywiście grozi, nie było, wbrew temu, co odebrał, jak zrozumiał to premier Tusk, pytaniem o to, czy polskie służby dybią na życie. Nie, to było pytanie o cenę zagrożenia ze strony służb rosyjskich. I absolutnie o ostrzeżenie Landsbergisa dotyczyło Rosjan, a nie Polaków. I nikt z nas tak naprawdę nie rozumie, dlaczego premier Tusk wziął te słowa do siebie, dlaczego się z nimi utożsamił. Bo one absolutnie, zapewniam państwu, dotyczyły groźby, jaką niosą ze sobą służby rosyjskie. To tyle, jeśli mogę o tym powiedzieć, o tym spotkaniu, na które obu nam z Zuzanną zwyczajnie było szkoda czasu i chyba też szkoda nerwów. A teraz, jeśli chodzi o akta i badanie tej sprawy. Otóż tak, prokuratura zajmuje się takimi ustaleniami, ale robi to wyłącznie dlatego, że to nasi mecenasi wnoszą takie wnioski dowodowe, czy jak to się tam prawie nazywa, do tego śledztwa, wnoszą o wyjaśnienie takich wątków, ponieważ sama z siebie by tego nie robiła. Jest pewna maniera postępowania,
która polega na tym, że prokuratura zapewnia, że skrupulatnie bada każdy ślad. No i polega to na tym, że jak ktoś, no nie do końca pewnie przytomny umysłowo, pisze donos, że samolot porwali kosmici albo nie wiem, ufolutki go wysadziły w powietrze, to się powołuje komisję ekspertów, płaci im się ciężkie pieniądze i każe oceniać wartość takiego, no, takiego stwierdzenia, tak? Natomiast jeżeli mamy do czynienia z rzetelnymi zeznaniami, poważnymi, to kończy się na tym, że ktoś te zeznania składa i nikt już dalej nie próbuje z nimi niczego robić, weryfikować, budować żadnych teorii. To jest pewną normą tego śledztwa. Każda najidiotyczniejsza, najgłupsza informacja jest rzeczywiście traktowana ze śmiertelną powagą i wszystkie poważne rzeczy kończą się na zapisaniu ich w aktach i nie nadaje im się żadnego biegu. Prokuratura nie zadaje sobie pytania, dlaczego ABW trzyma półtora roku wszystkie telefony, aparaty fotograficzne, kamery, wszystkie nośniki i informacji. Natomiast rzeczywiście wykonywane są ekspertyzy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że była to interwencja mieszkańców kosmosu? No tyle. Dziękuję bardzo. Satysfakcjonują mnie obie odpowiedzi. Bardzo proszę, ktoś jeszcze ma pytanie. Ja tylko dodam do tego, że zespół parlamentarny pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza przesłał te symulacje, które, jak wiecie Państwo, ostatnio robili dwaj niezależni profesorowie ze Stanów Zjednoczonych. Te symulacje komputerowe zostały przesłane też do prokuratury. Nie wiem, co oni z tym zrobią. Wiem, że takie spotkanie z Antoniem Macierewiczem będzie również w Płocku, również tutaj, już w lutym, na które bardzo serdecznie zapraszam. O szczegółach później powiem. Właściwie pytanie. Jak to jest możliwe, nie mogę tego pojąć, nie mogę tego zrozumieć, że poszkodowane rodziny, nie wszystkie łączą się w działaniu tym, które na przykład Panie prowadzicie. Dlaczego ta tragedia nie jest ponad ich, że tak powiem, no, jakieś polityczne podejście, podziały. Dlaczego to nie wszyscy idą razem w tym samym kierunku, żeby sprawę wyjaśnić? Przecież to by było znacznie prostsze, łatwiejsze. Czy Pani potrafią mi, że tak powiem, w jednym zdaniu wyjaśnić, dlaczego to było silniejsze, że oni nie idą razem, nie idziecie wszyscy w jednym kierunku? A wie Pani, to jest akurat proste pytanie i ono odnosi się nie tylko rodzin, ale do rodzin, które pochowały bliskich po 10 kwietnia, ale odnosi się w ogóle do ludzi, do różnych społeczności. Są ludzie, którzy mają różne charaktery. Jedni są odważni, a inni są tchórzliwi. Jedni mówią prawdę, a drudzy mają zwyczaj mówienia kłamstwa. Jedni mają wiele do stracenia, a drudzy nie mają nic. Jedni, dla jednych ważne są wartości, jakie niesie wiara katolicka, a dla drugich te wartości są bez znaczenia. Dla jednych rzeczą ważną jest mówienie prawdy, dla innych to jest nieważne. I tak dalej, i tak dalej. I tak można by w nieskończoność, przez całą noc. I rodziny są dokładnie takie same. To też jest taka sama grupa. Dokładnie taka sama. Niczym się właściwie nie różni. Niczym się nie różni ta grupa od innych zbiorowisk ludzkich. Czy Pani sobie wyobraża, że Pani Joanna Radcewicz, która prowadzi w tym momencie Panoramę w drugim programie, będzie występować tak jak ja? Nie.
bo mnie, bo ona przed nią jest całe życie. Ona jest młoda, ma małe dziecko, ma inne rzeczy do załatwienia. A dla mnie to jest bez wartości akurat. Te dla niej wartości, które są ważne. Dla mnie są, to jest bez wartości. Dla mnie są ważne inne rzeczy. No i ja muszę uszanować to, co dla niej jest ważne. Bo ja to rozumiem, potrafię ją zrozumieć. I to są tego typu wybory. Takie wybory dokonujemy my cały czas. Takich wyborów dokonuje pani w swoim życiu osobistym, w swoim życiu zawodowym. To trzeba uszanować, po prostu. Bandereś też ma jakieś tam własne wybory i priorytety. Nie to problem. To jeśli ja mogę dopowiedzieć dwa słowa. Ja bardzo zachęcałabym panią do sięgnięcia do dokumentu śledztwa katyńskiego. Katyńskiego tego z 40 roku, bo to śledztwo wciąż prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Bo tam widać bardzo dokładnie, jak na dłoni, że tamte rodziny też były bardzo niejednolite, żeby nie powiedzieć, że ostro skłócone. I te różne postawy wtedy przyjmowane są jakoś podobne do tych dzisiejszych. Ja niestety myślę, że to podobieństwo idzie dalej, że jest gorzej niż Zuzanna sądzi. Czyli ja myślę, że jest tu pewna domieszka manipulacji. Znaczy są tacy ludzie, którym rzeczywiście można wydać polecenie, jak mają się zachowywać, czy co mają mówić i oni będą to robili. Jak myśmy wyśmiewały ustalenia, oczywiście nie trzymające się zupełnie, kupy rosyjskie, to Deresz mówił z pełną powagą, że on wierzy Rosjanom, że to jest na pewno dobrze prowadzone śledztwo. Na wszelki wypadek nie zaglądał do tych dokumentów, bo gdyby chciał pokazać, co tam jest dobrze prowadzone, to by nie znalazł, bo ja akurat tam przesiadywałam w tej prokuraturze i to czytałam, więc ja wiedziałam, o czym mówi, jemu wystarczała wiara. Ale też pamiętajcie państwo, że są takie chwile, kiedy te rodziny nie są aż tak podzielone. No to zdjęcie tablicy przez Rosjan było takim momentem, kiedy nawet Deresz przemówił ludzkim głosem. I po raporcie Maku, to pamiętam, że Ewa Kochanowska w Sejmie odczekiwała jakąś jego publiczną wypowiedź, tylko spokojnie się mogłyśmy wszystkie podpisać. Mówił o skandalu, o kłamstwie. I tak dalej. Ale też no tutaj chyba się nie będziemy różnić z Zuzanną w ocenie, że tak naprawdę nam ta jednomyślność też nie jest do niczego potrzebna. Nam wystarczą ci, którzy są po stronie prawdy, którzy się z nami jednoczą, razem działają. No i jeśli tamci nie chcą albo mają właśnie te inne priorytety, to, no to trudno, to niech sobie robią co chcą. My wierzymy, że bez nich też sobie poradzimy. Ale jeszcze chciałam się odnieść do słów tutaj pana, który siedzi na wprost mnie i który się domagał pewnej dawki optymizmu. Otóż proszę mi wierzyć, że ja też uważam, że takie spotkanie jak to dzisiejsze, to, że tu razem dzisiaj jesteśmy, tchnie pewnym optymizmem. Myślę, że wyrażam tutaj zdanie nas obu. Jest dla nas wielką wartością, że państwo spotykacie się z nami, że przychodzicie, że jednoczycie się w tym naszym bólu, w tym zainteresowaniu również i tym, co osiągnęli, co zrobili dla Polski nasi mężowie i także w naszej tej codziennej nieomal walce o prawdę. Czujemy to wsparcie, czujemy siłę ludzkiego serca, modlitwy, którą nam państwo oferujecie, nam i naszym zmarłym bliskim, w naszej intencji i może wykorzystam od razu tę okazję i podziękuję wszystkim państwu w
naprawdę bardzo serdeczny Bóg zapłać za to zainteresowanie, którym nas otaczacie, którym otaczacie sprawę smoleńską. I to też wielki ukłon i wielkie serdeczne podziękowania dla organizatorów dzisiejszego spotkania, dla ofiarności pana senatora, który nas tu dzisiaj osobiście przywiózł. Naprawdę z głęboką wdzięcznością przyjmujemy to, co państwo dla nas robicie i czujemy się głęboko zaszczycone, że chcecie nas tu widzieć, gościć się wśród siebie. Dziękujemy bardzo. A ja, żeby może już zakończyć, bo niedługo dziewiąta, nie wiem, czy państwo wiecie, że siedzimy już tu prawie 3 godziny. Tak sobie myślę, jeżdżąc po Polsce, rozmawiając z różnymi środowiskami i też padają pytania, co zrobić. Ja myślę, że możemy spróbować robić na pewno jedną rzecz. Tutaj w Płocku została zrobiona, ale jest jeszcze mnóstwo innych możliwości. Proszę mi wierzyć, te wszystkie miejsca upamiętnienia ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku, tablice, jakiekolwiek inne formy, to jest taka broń. Ona tak strasznie drażni. Taką straszną, jakby, nie wiem, wywołuje złość u ludzi, którzy aktualnie są u władzy, że nie sposób aż w to uwierzyć. Dlatego moja prośba jest do państwa, jeżeli możecie, to gromadźcie się i podejmujcie takie inicjatywy. To jest naprawdę bardzo silny oręż walki i to na pewno możemy zrobić. Przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. Dziękuję bardzo. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Może panie wytrzymały prawie 3 godziny. Chciałbym jeszcze poprosić na koniec o rozlosowanie tych książek. Mamy tak 10 biuletynów poświęconych świętej pamięci panu Januszowi Kurtyce z filmem. Mamy również jedną książkę księdza Tadeusza Isakowicza-Zalskiego z autografem. Mamy 2 książki. Akurat się tam schował jakiś inny. Pod tytułem Po zakładzie pana Marka Jana Chodakiewicza z IPN-u. Czyli tych jeszcze troszeczkę mamy, tych wydawnictw, ale rzeczywiście, tak jak pani Magdalena Merta mówiła, jest coraz gorzej. Ja rok temu jeszcze kupowałem